A teraz o złotym, który w ostatnich dniach mocno tracił rekordowo silny wobec polskiej waluty jest dolar prezes NBP mówi, że wpływ na osłabienie złotówki mają decyzje, jakie podejmują inne banki centralne, podtrzymuje jednak, że jest zwolennikiem własnej waluty i podaje argumenty. W Stanach Zjednoczonych już rozpoczęły się podwyżki stóp procentowych. W strefie euro jeszcze nie, choć jest jasna deklaracja, że nastąpi to w lipcu. Decyzje podejmowane zarówno przez Amerykanów, jak i Europejski Bank Centralny mają wpływ na kondycję złotego. Zawsze podwyższanie stóp procentowych w strefie euro i podwyższanie wartości euro no, oznacza obniżenie wartości. Złotego. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński podkreśla, że nie tylko w relacji do złotego, ale także do euro, silnie wzmacnia się dolar. Dodaje, że Polska nie ma na to żadnego wpływu. Złoty traci też przez złe perspektywy dla globalnej koniunktury. Ekonomiści spodziewają się światowego spowolnienia. A to w połączeniu z wojną na Ukrainie oznacza, że kapitał ucieka do bezpiecznych przystani. Za te uznawane są właśnie dolar i frank szwajcarski. Adam Glapiński tłumaczy, że zmiany kursu złotego należy traktować jako coś naturalnego. Płynny kurs to, jak mówił, element silnej gospodarki, zwłaszcza gdy porównamy Polskę na przykład z państwami strefy euro. My reagujemy przez zmianę kursu złotego, a nie bezrobociem i recesją. Kraje, które mają euro, różne mają sytuacje i reagują bezrobociem recesją, upadkiem gospodarczym. Prezes NBP zaznacza, że fundamenty polskiej gospodarki są zdrowe i m.in. dlatego złoty wróci w pewnym momencie do lepszej kondycji. Dziś, jak tłumaczy Adam Glapiński, własna waluta jest Polsce potrzebna. Także dlatego, że chroni naszą suwerenność wobec presji Niemiec na budowę państwa federalnego. Dopóki jestem prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska do strefy euro nie wejdzie. Według premiera Mateusza Morawieckiego, który wczoraj przebywał w Ostrołęce, Polska także ze względu na ochronę własnej suwerenności potrzebuje w obecnych trudnych warunkach globalnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądz na rynkach finansowych mocno zdroża, a środki z Brukseli będą miały wpływ na kondycję złotówki. Warunki się kompletnie zmieniły na rynkach finansowych. Dzisiaj wokół nas szaleje kryzys. Dzisiaj mocna złotówka to jest nasza racja stanu. Te środki europejskie, które przyjdą do nas, szybciej niż się wielu wydaje, wzmacniają polską złotówkę. Premier podtrzymuje, że spodziewa się pierwszej wypłaty środków europejskich dla Polski pod koniec tego roku uznał taki scenariusz za wysoce prawdopodobny.